Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie super krótki. Już mówię dlaczego, dlatego że muszę przygotować się bardzo mocno do live'a, którego dzisiaj będziemy prowadzić. Live będzie dzisiaj, no powiem szczerze, mocny. Dlaczego? Już tłumaczę. W tej chwili na waszych ekranach jest to artykuł z portalu Fakt. To jest z tego roku, o co chodzi. Najpierw przeprosił za morderstwo, a potem pokazał mamie Damiana środkowy palec. Skandaliczne sceny w sądzie. Jest to ze stycznia tego roku artykuł. Tu jest opisane oczywiście wszystko. To jest mama Damiana, ta pani po lewej stronie na zdjęciu. Po prawej stronie jego morderca. Tylko, moi drodzy, tam nic nie jest oczywiste. Tam nic nie jest oczywiste i ta sprawa ma nawet nie drugie, nawet nie trzecie, ale można powiedzieć, że siódme dno. A dlaczego powiedziałem siódme? To się dowiecie podczas live'a, bo na tym live'ie będzie z nami pani Małgorzata. Pani Małgorzata, która no przeżyła tragedię, bo jej syn został zamordowany w sposób bestialski. Nie chcę tu mówić co i jak, żeby tematu, mówiąc tak kolokwialnie, nie spoilerować, bo nie moja jest w tym rola. Ja jestem tylko tak naprawdę osobą, która ten temat, można powiedzieć, komentuje i nagłaśnia, natomiast o szczegółach opowie nam mama Damiana, pani Małgorzata Biskupska, ale nie to jest jeszcze tak istotne. Moi drodzy, istotne jest również to, że mama zamordowanego Damiana bardzo mocno angażuje się właśnie w pomoc dla powodzian. Sama też nie jest wybitnie majętną osobą, jak my wszyscy tak naprawdę. I moi drodzy, mama Damiana zaangażowała się w pomoc dla strażaka Patryka. Strażak Patryk, ten, który jest tutaj na zdjęciu, który ma tą twarz niezablurowaną, który sam pomagał ludziom i stracił cały dobytek. Ponadto, moi drodzy, strażak Damian, oprócz tego, że stracił dobytek, to jeszcze ma dodatkowo koszty, ponieważ nie dość, że kupił sobie mieszkanie, które zabrała mu woda, mieszka razem z mamą, bo jest młodym chłopakiem, postanowił, bo jest strażakiem ochotnikiem, będzie prowadził swoją działalność gospodarczą, będzie docieplał budynki, domy technologią PUR. Oczywiście ten sprzęt nie był za darmo i ten sprzęt też spłynął z wodą. I mimo wszystko, że takie przejścia go dopadły, taka tragedia, to w dalszym ciągu jest fakt i w dalszym ciągu pomaga. I tutaj właśnie mama Damiana, tak, w tym momencie bardzo zaangażowała się w tą pomoc dla Patryka. Zresztą sama też organizuje pomoc dla powodzian, o czym nam na live dziś opowie. Także gorąco zapraszam, moi drodzy, żebyście po prostu materiału nie przegapili, bo jest mocny. I to tyle tytułem wstępu. Moi drodzy, i jeszcze tak w temacie tego live'a. Live dzisiaj będzie wyjątkowo o godzinie 19. Dlaczego? Dlatego, że no, mama Damiana, pani Małgorzata, jest zajęta, bardzo właśnie zaangażowana w ten temat tej pomocy powodzianom. No wiecie, to tak naprawdę nasi goście ustalają w tej sytuacji czas. My się musimy dostosować, więc dziś wyjątkowo o godzinie 19. Oczywiście dżingle wcześniej będą. To tak w kwestii formalnej, żeby wszystko zagrało. Moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko z dosyć takich ciężkich informacji. Tak, takie też informacje muszą się pojawiać. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to Spotted Kętrzyn. Dostałem taką informację od jednego z widzów. Betty, pozdrawiam. Słuchajcie, jest jedna rzecz. Potrzebna pomoc. Dziś około godziny 3 nad ranem zostało podpalone około 1000 bel ze słomą mojego taty. Cały zapas na zimę dla zwierząt został doszczętnie spalony. Bardzo prosimy o pomoc, nawet jeśli ktoś ma na zbyciu 2-3 bele. Zbigniew Świecik, Krokowo 23, numer telefonu 89 625 97 30. Tak, moi drodzy, można sobie zastopować, gdyby ktoś miał z tamtych okolic, wiedział to, jak temat ogarnąć, to bardzo proszę o wsparcie. Tylko wiecie co? Jedno pytanie się nasuwa. Kto podpala słomę? I powiem tak. Zrobiłem rozpytanie.
z moimi kolegami rolnikami, jak to mniej więcej wygląda. Ja nie powiem wam, kto mi to napisał, ale wam coś przeczytam. Mnie zabrakło na miesiąc i ciężko było kupić. Co dopiero jak wszystko spłonęło, a tu cały rok jeszcze czeka. Cytat. Jest taki gościu, który przebija ceny przy zakupie, a potem nie płaci. W końcu ktoś życzliwy w biały dzień podpalił i na kamerach 1500 bel słomy. Było widać. Nie oceniam, ale różni ludzie są. Nie zmienia faktu, że trzeba pomóc. Tak, moi drodzy, to jest jeden z kolegów rolników. Wiecie co? Ale ja mam tutaj takie inne moje przeświadczenie. Być może było to robione za kasę i dla kasy, natomiast ja tu chciałem jeszcze jedno wam coś przedstawić. Moi drodzy, pokażę wam film. Oczywiście dźwięk jest wyłączony, bo tam jest muzyka w tle, żeby prawa autorskie nie były skasowane. Natomiast ja wam tu to postaram się przetłumaczyć. Tu są napisy w języku ukraińskim. Ście adin dzień w Polsce, czyli jeden dzień w Polsce. I odpalamy i sobie obejrzymy to. To są śruby. Tu są rurki. I tam był napis jeszcze jedno pole i kilka podarunków dla przyjaciół. I tu są następne rury. Ja już wam wytłumaczę, o co chodzi. To są metalowe przedmioty, które są zamontowane, widzieliście, dosyć profesjonalnie, tak zwanymi trytytkami, albo ewentualnie ktoś mówi kabultaje, tymi opaskami plastikowymi, zaciskowymi, do kukurydzy. Dlaczego do kukurydzy? Dlatego, że w tej chwili jest sezon na kukurydzę, zaczynają się żniwa. Tylko ja powiem wam tak, podły naród, a zaraz wam powiem dlaczego, a jednocześnie bardzo głupi. Czemu? Szanowni Państwo, nie wiedzą, że nowoczesne sieczkarnie lub tak zwane silosokombajny posiadają metal detektor i one wykrywają takie zagrożenie. Oczywiście opóźnia to cały proces, cały ten temat, ale są też starsze sieczkarnie, które takiego sprzętu nie mają lub on nie działa. Mało tego, w niektórych rejonach, a mam takie sygnały, wycwanili się. To są ci mądrzejsi terroryści, że się tak wyrażę. Stawiają z tak zwanej, mówi się u nas w Polsce popularnie, kwasówki, mówi się stainless steel, mówi się nierdzewki. Dlaczego? Dlatego, że tak zwana kwasówka, nierdzewka, stainless steel jest metalem niemagnetycznym. Czyli metal detektor tego tak naprawdę nie wykryje. Zdajecie sobie sprawę, jakie są koszty uszkodzenia takiego silosokombajna, kiedy ten urządzenie tnące, zwane potocznie headerem, wjedzie w to, no i takie metalowe elementy zostaną przez te zęby uszkodzone. Przecież ten header, ten nóż tnący, ta kosa, tak naprawdę nie jest stworzona do kasowania metali czy innych rzeczy, tylko do tak naprawdę twardych łodyg. No wiadomo, że zostanie to zniszczone. Powiedzcie mi, co trzeba mieć w głowie? Nawet tego nie chcę komentować, bo po prostu kawy mi już nie trzeba. Tak to ujmę. No, to jest ta wdzięczność. I to my jesteśmy ruską propagandą. Kiedy Ukraińcy sami to wstawiają na TikToka czy na innych mediach. Ale moi drodzy, ostatnio przedstawiałem wam taki krótki kolaż fotograficzny, jak chłopaki zebrali tam pomoc od siebie. W tej chwili puszczę wam materiał 10-sekundowy, ale wymowny. Kamienna Góra, pomoc dojechała, moi drodzy, już rozładowywują to, co widzieliście na ostatnich zdjęciach, to, co było załadowane na tą ciężarówkę i przyczepę. Brawo, koledzy rolnicy, tak trzeba, musimy się wspierać. Skoro rząd, który podobno został demokratycznie wybrany, nic z tym nie robi, my sobie bez nich pokażemy, że dajemy radę. I dajemy radę. Szanowni, i zostajemy jeszcze w Polsce, mimo że o tym mówi amerykańskie medium. Otóż ja postaram się wam to pokazać. To jest materiał z Politico. Tak, moi drodzy. Donald Tusk ogłasza wojnę przeciwko bobrom. I tu podtytuł. Zwierzęta oskarżone są o zaostrzenie powodzi.
To powiedział Donald Tusk, chociaż specjalista uważa, że to jest nonsens. Oczywiście, moi drodzy, że to jest nonsens. Natomiast Politico mówi o polskich bobrach? Politico nie mówi o tym, że polski premier ze swoją świtą totalnie nic nie potrafi ogarnąć? Natomiast rzucają temat na bobry? Moi drodzy, pamiętacie, jak mówiłem, że bobry to jest temat zastępczy? No właśnie. Tak, moi drodzy, szanowni, i to wszystko w tym bardzo krótkim odcinku dzisiejszym, dlatego że spotykamy się na live o godzinie 19 czasu polskiego, przypominam. Będzie również pod filmem przypięta dowolna zrzutka dla tego Patryka Strażaka. I teraz jedna rzecz, moi drodzy. Tu nie trzeba wpłacać dużo, może być nawet złotówka. A ja już powiem wam dlaczego. Dlatego, że tych zbiórek potworzyło się bardzo dużo i fundacje są różnego rodzaju promowane, natomiast te zrzutki są spychane. Chodzi o to, żeby ta zrzutka po prostu nie siadła, jak to się mówi popularnie. Złotówkę, 2 złote. I ja wiem, że w tym okresie wszyscy chcą pieniędzy. Tak to wygląda niestety. Jak my sobie sami nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. A już nie mamy co liczyć na żadną Unię Europejską, która obiecuje nam dać nasze pieniądze. Nie możemy liczyć na sąsiadów, którzy patrzą, aby zniszczyć to, co mamy i jeszcze wydrzeć nam ostatnią koszulę, a jeszcze będą później narzekać, że dlaczego nie niebiesko-żółta. Tak, moi drodzy. Ja dziękuję za teraz i zapraszam na wieczór, moi drodzy, przypominam, na godzinę 19. Dziękuję wam, dobrego dnia życzę i pamiętajcie, trzymajmy się razem.